Często pytacie się, co zrobić, żeby być lepszym fizjoterapeutą. I dzisiaj odpowiem Wam na to pytanie, a nawet nie do końca ja, dlatego że to właśnie pytanie wrzuciłem na tak zwaną strefę absolwenta. Jest to grupa tylko i wyłącznie naszych kursantów. Uwielbiam tę grupę, tam są świetni ludzie, naprawdę bardzo dobrzy terapeuci z całej Polski. I właśnie dzisiaj oni podrzucili mi mega dużo fajnych odpowiedzi, dlatego czytając komentarze, być może delikatniej uzupełniając, mam nadzieję, że w sposób całościowy odpowiem Wam na pytanie, co zrobić, żeby być lepszym fizjoterapeutą. Myślę, że szczególnie będzie to dotyczyło się osób początkujących, młodych terapeutów, studentów nawet, którzy już zastanawiają się, co zrobić, żeby wyjść troszeczkę poza szereg i już powoli stawać się lepszymi terapeutami, pomimo tego, że jeszcze nimi nie są. A zatem, co zrobić, żeby być lepszym fizjoterapeutą? Po pierwsze, sam sobie mówię, miej otwartą głowę, lecz nie bujaj w obłokach. Bardzo ważna opcja. Oczywiście chodzi o to, żeby nie łapać wszystkich jak pelikan, ale mieć w głowie gdzieś, że naprawdę do szczytu można dojść wieloma drogami. I to jest istotne. Im szybciej tą głowę się otworzy, tym będzie to lepsze dla Was jako praktyków. Nigdy nie przestawaj szukać dalej. Dzień, w którym uwierzysz, że znasz wszystko, będzie ostatnim dniem Twojego rozwoju. Bardzo istotne, fizjoterapia to jest naprawdę konkretna dawka pokory i jeżeli czasami już się włączy taki tryb, że potrafię wszystko, mam jednego dnia świetny efekt terapeutyczny, w ogóle pacjenci są zachwyceni, to następnego dnia przychodzi ktoś, kto po prostu ściąga nas od razu do parteru, to się często zdarza, są sytuacje, z którymi sobie czasami nie dajemy rady, więc cały czas trzeba szukać, zgłębiać, a i tak jest szansa, że niestety wszystkim ludziom prawdopodobnie nie pomożemy, jesteśmy, można powiedzieć, że tylko i aż fizjoterapeutami. Nie bój się dotykać i próbować nowych rzeczy. Miej w sobie pokorę, bo gdy myślisz, że pacjent jest łatwy, to los zrobi wszystko, żeby ci udowodnić, że jesteś w błędzie. Dokładnie tak. Myślę, że te odpowiedzi mogą się powtarzać, dlatego że są to takie uniwersalne, terapeutyczne prawdy od osób, które już długo praktykują. Także to tylko będzie Was utwierdzało, że te odpowiedzi są dobre. Nie bój się pacjenta. Jeśli on, pacjent, zauważy, że się go w jakiś sposób boisz, sam będzie bał się swojej przypadłości, z którą się zgłosił, a i tak pewnie ciężko mu z nią funkcjonować. Dokładnie tak to jest. Ważne, żeby zachować zawsze spokój, pomimo tego, co się dzieje podczas terapii i nie panikować. Ale to tak naprawdę przychodzi z czasem i na początku oczywiście często ludzie są rozdrażnieni, a że Boże, co się w ogóle wydarzyło, temu pacjentowi się nasilił dolegliwości bólowe, z którym przyszedł, co ja w ogóle teraz mam zrobić. Tak czasami może być, więc warto sobie z tego zdawać sprawę, ale myślę, że to akurat przychodzi z praktyką. Z każdym pacjentem, kursem, wymianą opinii z terapeutami, pacjentami, lekarzami, przeczytaną książką stajemy się lepszymi terapeutami. Wrzuć na luz i zastanawiaj się. Bycie lepszym dzieje się cały czas. Dokładnie tak to wygląda. Nawet nie wiecie czasami, jak szybko ewoluujemy. Ja tak naprawdę nie miałem takiej bardzo mocnej spiny, żeby cały czas brnąć do przodu, a i tak na przykład jak się zastanawiam teraz, jak wygląda moja terapia 3 lata temu, 4 lata temu, jak w ogóle widzę, jak wyglądały nawet materiały, które nagrywam 7 lat temu, to jest po prostu przepaść, niesamowicie mocno ewoluowałem, mimo tego, że jakoś specjalnie, że go parcia nie miałem, tylko po prostu staram się codziennie coś tam robić w tym kontekście, uczęszczać na szkolenia, czytać książki i tak dalej, więc cały czas ewoluujemy tak naprawdę z każdym pacjentem często, stajemy się lepszymi terapeutami, stąd przede wszystkim praktykuj. Idealny komentarz, żeby to podsumować. Dotykaj, nawet jeżeli nie masz na początku pacjentów, to staraj się pomagać rodzinie, znajomym, koleżankom, kolegom ze studiów. Jeżeli studiujesz fizjoterapię, oczywiście to jest dużo osób, które chce tak samo praktykować jak ty. Praktykujcie na sobie. Nie miej lęku przed tym, aby powiedzieć pacjentowi, że problem jest bardziej skomplikowany i że przerasta to nasze możliwości. Genialna opcja. Dużo terapeutów uważa się za nie wiadomo kogo, a czasami jest tak, że tego pacjenta trzeba wysłać do lekarza, trzeba wysłać na dalszą diagnostykę. Czasami problem jest skomplikowany i jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, żeby to zrobić. Czasami jak sobie myślę o tym, o swoich pacjentach z przeszłości, to myślę, że do niektórych z nich powinienem teraz zadzwonić, powiedzieć, proszę panią, to jest ten moment, kiedy możemy się spotkać po raz kolejny. Myślę, że w tym momencie mogłem pani już pomóc, a wtedy nie byłem w stanie. Czasami to mówiłem, czasami do tej pory to mówię, bo naprawdę pacjenci przychodzą często z niesamowicie trudnymi problemami. Nie patrz na innych, rób swoje i ufaj intuicji. Dokładnie tak. Myślę, że jest to bardzo ważne, szczególnie jak się szuka jakiejś informacji w internecie i czasami jakby
jesteśmy wrzuceni w jakiś schemat, że musimy zrobić te szkolenie. Jak nie zrobimy tego szkolenia, to nie będziemy dobrymi praktykami. Wszyscy to szkolenie robią. Bez tego szkolenia nie da się wystartować. Jeżeli czujesz, że to nie jest dla ciebie, po prostu to nie rób tego. I naprawdę słuchaj gdzieś tam swojego wnętrza. Ono będzie ci często podpowiadało, co jest dla ciebie dobre, a co jest niedobre. Oczywiście można to próbować trochę wykształcić, bo czasami tych odgłosów gdzieś tam z wnętrza niespecjalnie jest słychać, szczególnie na początku. Nieważne, jaką techniką potraktujesz pacjenta, jeśli potrafisz ocenić źródło problemu, jeśli tego nie potrafisz, to nawet super, duper zaawansowana technologia ci nie pomoże. Otwórz głowę, pacjent to nie tylko mięśnie. Bardzo ważna sprawa, słuchajcie, przede wszystkim diagnostyka. I ja nie wiem, dlaczego dużo terapeutów nie jest w ogóle nią zainteresowanych i mi nie chodzi, wiecie, o diagnostykę typu przychodzi pacjent z bólem barku, mówicie, bolesny bark. Nie, chodzi o taką diagnostykę, że będziecie w stanie stwierdzić, co jest potencjalną przyczyną tego problemu, czyli skąd ten jego bolesny bark się wziął, dlaczego ten ból w ogóle zaczął mieć miejsce, dlaczego prawa ręka, nie lewa i tak dalej. Tak zwana diagnostyka funkcjonalna to jest to, co powinno Was bardzo mocno interesować. Na kanale Projekt Masaż widzę tendencję, że to zainteresowanie wzrasta, dlatego że bardzo mocno promujemy tak opcję diagnostyki, zarówno przez swoje filmy, wpisy, jak i szkolenia, które robimy. Także idźcie w tą stronę i zajmujcie się taką prawdziwą, konkretną diagnostyką funkcjonalną, fizjoterapeutyczną, która Was przybliży do problemu pacjenta i efekt leczniczy. To będzie tylko kwestia czasu. To, że nigdy nie możemy być pewni, że wszystko wiemy. Dokładnie tak jest, to się powtarza. Uniwersalna prawda. Dużo osób będzie Wam to mówiło, ale doświadczonych praktyków. Raczej nie na początku, bo jest efekt krzywej Dunninga-Krugera, gdzie na początku wydaje nam się, że wchodzimy w jakiś temat i już jesteśmy niemalże specjalistami, wiemy wszystko, ale okazuje się, że z czasem, jak tej praktyki jest coraz więcej i dostrzegamy, że to nie jest takie proste, jak nam się wydawało, to wpadamy w taką konkretne obniżenie się. Wydaje nam się, że w ogóle nic nie potrafimy, ale na szczęście efekt terapeutyczny mamy fajne i dopiero powoli zaczynamy się wspinać, ale już nigdy nie będziemy tak wysoko, jak nam się wydawało na początku, dlatego że im dalej w las, tym ciemniej, ale nie stresujcie się, naprawdę będziecie mieli fajny efekt terapeutyczny. To jest normalne, że jest taki moment, że wydaje nam się, że nic nie wiemy i to jest normalny proces terapeutycznej ewolucji. Rozwijaj wiedzę z zakresu człowieka i mechanizmów zachodzących w ciele i poznawaj ludzki organizm codziennie poprzez książki czy korzystanie z wiedzy doświadczonych już fizjoterapeutów. Nie bój się pytać i dociekać, bo chodzi tu o zdrowie i życie człowieka. Rozpal w sobie pasję i pomagaj. Przede wszystkim myślę, że bardzo kluczowe jest zadawanie takie pytanie z taką dziecięcą ciekawością dlaczego i cały czas dociekania tych mechanizmów. Starajcie się nie wrzucić po prostu w taki mechanizm, że ktoś Wam powie, bo tak jest i tyle, to jest zasada, rób to. Stracić cały czas szukać odpowiedzi na pytania. To jest niestety to, czego nie robią często współcześni lekarze. Nie dociekają na przykład. Przychodzi do nich pacjent z podwyższonym ciśnieniem. Nikt się nie zastanawia, dlaczego w ogóle to ciśnienie jest podwyższone, skoro niedawno było w porządku, teraz mamy w ogóle nadciśnienie. Co się w ogóle żyło? Co jest grane? I często jakby takie pytanie padło. Dlaczego potrzebujemy więcej badań, więcej diagnostyki, więcej jakby spojrzeń innych specjalistów na ten temat, to by się okazało, że jesteśmy w stanie wyleczyć źródło problemu, a nie tak naprawdę zaleczać tylko ten problem i skupiać się na skutku, jakim jest po prostu podwyższone ciśnienie. Tego oczywiście jest masa, ciśnienie może być tylko przykładem. Godzinka anatomii dziennie. Ja myślę, że anatomia jest istotna, jest bardzo ważna, ale tak naprawdę fajnie byłoby wymieniać anatomia, biomechanika, fizjologia, czyli jak to działa, jak to wygląda, gdzie tego szukać, jaki jest mechanizm tego działania, więc myślę, że te trzy dziedziny tutaj Wam oczywiście w tym pomogą. Z naciskiem na anatomię, fizjologię, mechanika też może być przydatna. Dodałbym jeszcze do tego, żeby dbali o siebie i życiowy balans i byli bardzo cierpliwi. Dokładnie, cierpliwość to jest to, czego mi na przykład na początku bardzo mocno brakowało, ale z biegiem czasu, jak się tych pacjentów ma i czasami się okazuje, że my plus czas to jest dobry team, to się okazuje, ten czas jest kluczowy i fajnie się pogodzić z tym na początku, że nie nauczymy się wszystkich od razu, tego jest strasznie dużo, nie pomożemy wszystkim od razu, więc cierpliwość i starajcie się mieć też inne pasje niż fizjoterapia. Myślę, że to może być istotne, żeby rzeczywiście mieć jakąś dziedzinę życia, która Wam troszeczkę pomoże złapać oddechu, żeby nie cały czas żyć tym, ale też mieć jakieś inne zainteresowania. Dużo fizjoterapeutów ma tak naprawdę tylko i wyłącznie fizjoterapię
i oni cały czas rozmawiają w fizjoterapii. I jak się nawet jest olbrzymim, mega świetnym pasjonatem, to wszystko się może znudzić z czasem, stąd dobrze mieć czasami jakąś odskocznię. Sam jeszcze jestem studentem, więc jestem na początku tej drogi, ale mi bardzo pomaga wiadomość, żeby nie bać się działać, czytać, rozwijać się, robić kursy, a co ważniejsze, praktykować. Myślę, że to jest ważne dla ludzi, którzy studiują, ponieważ nie wiedzą, kiedy przełamać barierę. Czy to już ten moment, żeby iść na kurs, czy nie jest za wcześnie i już wszystko zapomnę, bo nie będę mogła praktykować. Tak w temacie ludzi studiujących. Nie bać się. Czyli praktyka, praktyka, praktyka i warto robić to bardzo wcześnie. Stąd nie złym pomysłem, jakby zrobić jakiś prosty kurs na początku, który da Wam wiedzę terapeutyczną, którą będziecie mogli spróbować od razu wdrażać w pracę z osobami znajomymi, rodziną, kolegami, być może jakimiś pierwszymi pacjentami, albo bardziej nawet osobami, które gdzieś tam mają jakieś takie mini problemiki i będziecie próbować to rozwiązać. Dużo osób boi się dotykać innych i tak naprawdę ten moment trwa u nich dość długo, a myślę, że fajnie jest to przełamać. Stąd, jeżeli macie taką możliwość, to nawet na praktykach swoich fizjoterapeutycznych próbujcie robić jak najwięcej sami. Myślę, że warto się rozwijać wszechstronnie, być ciekawym świata, upartym, mieć otwartą głowę i zdrowy sceptycyzm, szukać tego, co poza zaoferowanym modelem pojmowania człowieka, jego miejsca we wszechświecie. Brzmi może nieco ostapatycznie, ale tak to widzę. Dokładnie, czyli nie tylko fizjoterapia, ale fajnie w ogóle łączyć to sobie z innymi modelami terapeutycznymi. Z podejściem trochę na przykład psychologicznym, psychoterapeutycznym, dietetycznym. Fajne takie smaczki inne wiedzieć troszeczkę spoza swojej branży. To się bardzo mocno przydaje, żeby w ogóle spróbować pojąć, jak to wszystko może działać. Próbować i zaufać sobie oraz jeździć i praktykować i robić dużo staży w różnych miejscach, żeby się inspirować i znaleźć sposób na siebie. Dokładnie. Fajnie byłoby, żebyście wiedzieli mniej więcej, co chcecie robić, z jakimi pacjentami ćwiczyć, czy to mieć osoby starsze, czy bardziej ortopedia, czy neurologia, i wtedy już znaleźć to, co Was najbardziej w tej fizjoterapii interesuje i po prostu w tym kierunku podążać. I ogólnie, jak się takie coś znajdzie, taką drogę swoją znajdzie, to nawet się okazuje, że niespecjalnie musimy jakoś zmuszać się do nauki, do przyswojenia wiedzy, dlatego że po prostu my chcemy to robić. My w wolnym czasie często nawet po prostu chcemy poczytać na ten temat, chcemy znaleźć jakieś badania na ten temat, chcemy w ogóle pacjenta przyciąć nawet w wolnym czasie. Czasami tak mam, że jak przychodzi szczególnie trudny pacjent, to aż po prostu nie mogę się doczekać, mówię, ale będzie fajna zabawa, w ogóle będziemy sobie szukać jakichś problemów, będziemy starali się na różnych problemach ten jego problem rozwiązać. Więc dobrze, jakbyście znaleźli to, co Was interesuje. Natomiast nie ma presji, nie ma ciśnienia, wszyscy macie na to czas, także nie stresujcie się. Nawet jak jesteście na piątym roku albo po studiach i jeszcze nie wiecie, z jaką grupą docelową chcecie pracować, to jest nieistotne, dlatego że początek tak naprawdę, ten fundament terapeutyczny i tak jest wszędzie taki sam. Więc podstawowa wiedza anatomiczna, fizjologiczna, nawet są szkolenia, które nadają się do niesamowicie dużej ilości osób, grup pacjentów. Nawet szkolenia, które my prowadzimy, one się nadają tak naprawdę do pacjentów neurologicznych, ortopedycznych, sportowców, zaawansowanych, jakichś amatorskich, więc spokojnie, nie ma presji, nie ma ciśnienia. Podążajcie w swoim tempie, ale starajcie się inspirować, słuchać mądrych ludzi, czytać sporo i rozwijać się powoli każdego dnia. Chciałem dodać coś od siebie, ale jak widzicie, w sumie niespecjalnie jest co. Tak naprawdę temat został wyczerpany. Jak będziecie słuchać się tych odpowiedzi, to myślę, że czeka Was świetna przyjść terapeutyczna. Ja osobiście uwielbiam tę grupę, są naprawdę tutaj świetni terapeuci z całej Polski, z różnym stażem, od studentów przez osoby, które praktykują kilka, kilkanaście lat. Co więcej dodać? Trzymajcie te odpowiedzi i do zobaczenia w kolejnym materiale.